Oczywiście jak ktoś potrzebuje. Z tymi, co gdzieś tam nie było w kontakcie z zawodnikami. Papa miała taką sprawę. Ale to spokojnie, znajdziemy czas, jeszcze pogadamy. Okay? Dobra, dziękuję. Marcin Szymczak, nowy zawodnik broni. Co sprawiło, że akurat broń? Był cały projekt, który gdzieś tutaj był przedstawiony, jakby w klubie dał dużo do myślenia i nie powiem też, że sztab, który tutaj przyszedł, też było jakby, też byłem zachęcany przez trenerów, gdzieś z nimi też pracowałem we wcześniejszym klubie. I to też jakby wszystko się skumulowało na taką decyzję, jaką podjąłem, że dołączyłem do broni Radom. A jaka pozycja będzie w Twoim przypadku na boisku decydująca? Można powiedzieć, że tam, gdzie będzie trener chciał, to tam zagram, ale takimi pozycjami jakby moimi są 8 lub 10. Ogólnie no cały środek pola. Czasami zdarzało się, że zagrałem na 9, ale środek pola, konkretnie środek pola. Przepraszam, życzymy dużo sukcesów. Sukcesów indywidualnych i klubowych i żeby jak najwyższa lokata była na koniec sezonu. Wojciech Kalinowski, nowy zawodnik broni. Przychodzisz do nas z Pogoni, z którą broń zawsze miała podgórkę. Tak, zgadza się. Przede wszystkim witam wszystkich kibiców, sympatyków broni Radom. Bardzo się cieszę, że jestem już w broni, że tak powiem, patrzę przez jakiś tam pryzmat stabilności, już gdzieś tam były zawirowania w poszukiwaniu klubu, ale już jestem w broni, z tego się cieszę. Z Pogoni Grodzic przychodzę, zgadza się, z którą broń walczyła gdzieś tam w trzeciej lidze. Przychodzę co prawda z drugoligowej broni, która zaliczyła niestety spadek i cieszę się, tak jak powiedziałem, że jestem tutaj, już mogę zająć się tak naprawdę pracą, tak, i graniem w piłkę. Pozycja, na której najlepiej się czujesz na boisku? No to jest typowe skrzydło. Niezależnie od tego, czy to jest lewa, czy prawa strona, to tam czuję się najlepiej. To można spodziewać się dużo dobrych dośrodkowań? No liczę na pewno na konkrety, takie jak bramki, asysty. Przychodzę tutaj po to, żeby oczywiście zrobić fajną rzecz w broni, pomóc klubowi, ale na pewno też liczę na jakieś indywidualne statystyki, co podniesie poziom sportowy mój, jak i całego klubu. Także wierzę, że dam dużo radości wszystkim sympatykom i kibicom. To życzymy najlepszego i żeby kontuzje cię omijały. Dziękuję bardzo.